Dobra, witajcie moi drodzy, nie zwalniamy tempa, więc wyruszamy na kolejne zawody. Tym razem atakujemy Bytów. Ze mną już Paulcia, Waucie. Jedziemy teraz do mojego taty. No i stamtąd będziemy udawać się w stronę Bytowa. Mamy do przejechania 650 km, a po drodze z Piotrkowa Trybunalskiego zabierzemy jeszcze mojego przyjaciela, więc droga będzie trwała minimum 8 godzin. Do zobaczenia w późniejszym czasie. Dobra, jesteśmy już u mnie i zobaczcie, wyjeżdżamy, a tu żegna mnie Kiciuś. Tak, życzysz powodzonka. I mój piesio. Zmiana teraz. Kierowca, bombowca, rajdowca, menadżer, smarowacz. Ruszamy w trasę teraz, kierunek Piotrków Trybunalski. Dotarliśmy już do domu mojego przyjaciela. Spotkanie po latach, po witam trzech wszystkich. Latach. Macie witam tutaj cię, Konrada. No i oczywiście ugościł nas pięknie posiłeczkiem. Znaczy tutaj oczywiście tato z Paulą skosztują, bo na razie mogą. Natomiast ja, żeby nie było, też swoją porcję dostałem, pyszną. Zobaczcie, krewetki z ryżem basmati lub jaśminowym. Także na spokojnie będę mógł sobie je skosztować o mojej danej porze. Tato, jak już pierwsza próba? Pycha. Zaraz przyjdzie Konrad, to tu powie chyba, że mówił wam, co tutaj mamy przygotowane. Z owczym serem jest jedno, ale ostre. Ohoho! A co spróbować? Krewetkę? Ojejku. No. I tutaj mamy gospodarza. Gospodynię. Tak, mamy Konrada, która też trenuje cały czas w świetnej formie. Więc zabierałem się do jedzenia. Właśnie dotarliśmy do celu przed godziną 17. Jesteśmy już w Bytowie. Tutaj nasz apartamentowiec. Także czas się rozpakować. Na 20:45 idziemy jeszcze do kina na co to jest? Logan? Tak, na Logana, czyli kolejną można powiedzieć z części z X-Menów, tak, opowiadającą historię Wolverina, który słabnie, ale on nie może być słaby, no przecież to jest niemożliwe. Więc zabieramy się do rozpakunku, trochę odpoczniemy. Może skoczymy sobie na zamek, bo to tradycja, w 2014 byliśmy, w tym roku też chyba pojedziemy. Skoczymy na zamek, co? No. Trzeba przypinkę zrobić tam na scenie, wtedy pamiętasz? Robiliśmy. Także można powiedzieć, tutaj macie Konrada, którego wcześniej poznaliście. I ostatni raz w sumie praktycznie widzieliśmy się. Chyba właśnie gdzieś prawie, no nie, no może nie ostatni raz, bo mieszkaliśmy razem, ale no na tych zawodach byliśmy razem 3 lata temu. Byliśmy razem. No tam będą komentarze na pewno ciekawe. Tak, byliśmy razem, no trudno. Nie live, ale będzie to później montowane. Jesteśmy już w naszym apartamencie. Zobaczcie. Płaski telewizor. Nie narzekaj. Palladium. Smacznego. Nie, no tak naprawdę zawsze jak wyjeżdżam gdzieś na wyjazd, staramy się znaleźć, żeby no, wyjazd na zawody nie był jeszcze droższy niż się wydaje, bo jak wiecie albo nie wiecie, za wygraną praktycznie nawet się nie zwraca za podróż, więc staram się tak dobierać miejsce, żeby wyszło taniej. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dobra, czas chyba chwilę się położyć. Które łóżko? Dobra, chwilę odpoczęliśmy i tak jak mówię, jeden z checkpointów to zamek tutaj w Bytowie. Możecie zobaczyć. Wejdziemy sobie zaraz na dziedziniec. Proszę. A, no. A tutaj wcześniej wspominałem, jaki film. O, proszę, nawet plakat zawodów jest. Na jaki film idziemy? Będzie Logan. Dzisiaj jest sobota, więc 20:45. Dozwolony od lat 15, więc wszyscy się mieszczą. A tutaj zobaczcie, plakat zawodów, wstęp 5 zł. Dobra cena. Mamy nadzieję, że dzięki takim biletom tych osób będzie tutaj sporo. Dobra. Oczywiście jest to też pełni rolę restauracji i hotelu, więc można się tutaj w Bytowie przespać na zamku. O, i też to jest pedagogiczna biblioteka wojewódzka.
Dobra, wchodzimy do środka na dziedziniec. I pamiętam, 3 lata temu stała ta sama scena, która teraz tutaj stoi. I z Konradem, którego właśnie poznaliście, robiliśmy sobie zdjęcia. O, a tak to wygląda, można powiedzieć, od środka. Tutaj, gdyby komuś chciało się czytać, to może nagram, jeżeli chodzi o historię zamku w Bytowie. Myślę, że każdy powinien się doczytać. Staram się dość wolno tutaj przewijać. Dobra. To dla tych, którzy lubią historię nie tylko oglądać, ale też wiedzieć, gdzie są. Prawie jak w horrorze. Jakaś bestia mnie tam z tyłu atakuje. Counter Strike. Tylko nie mam noża. Kto grał w Counter Strike'a, wie, że z nożem biega się szybciej. No i chyba się skończyło nasze rumakowanie. Chyba że drzwi są otwarte. No, spróbujmy szczęścia. Musisz zdobyć klucz do wieży. Może zapukaj, Baba Jaga się otworzy. Baba Jaga, teraz taki horror będzie w kinie. No nic, halo? Nagrałeś ładnie. Popatrzcie, jakiś turysta. Okej, jesteśmy już w restauracji, ja oczywiście swoje jedzenie. Tu moja stała część ekipy, ale zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Najlepszego fotografa w branży. Jemy teraz sałatki. Dietetyczne rzeczy, tak, dietetyczne rzeczy. Jutro start, to trzeba wyglądać. Nie, ale naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o zdjęcia, to szczerze polecam wam Sylwka i nie tylko, żeby gdzieś tam od niego pobierać sobie ze stronki też zdjęcia, które wrzuca, ale poprosić go. Tak, ale poprosić go faktycznie, żeby zrobił wam zdjęcia ze sceny. Pamiątkę na całe życie, a naprawdę wtedy skupia się typowo na was. Paula już takie ma, jest mega zadowolona. Ja w tym roku też sobie zażyczyłem takie zdjęcia, także już małą próbkę dostałem od Sylwka po Żeliszczewie. Bardzo mi się podobał, zresztą mogliście zobaczyć u mnie na fanpage'u. Także polecam naprawdę odłożyć sobie troszkę tych pieniążków więcej i ta pamiątka jest naprawdę, naprawdę prześwietna. Dobra, ja zabieram się dalej za konsumpcję i później lecimy chyba troszkę odpocząć. Jesteśmy w kuchni, ja sobie już szykuję tutaj ostatni posiłek na dzisiejszy dzień, czyli omlecika, którego zrobię w mikrofali. 125 g płatków jaglanych, do tego trochę słodzików, 10 g kakao, 30 g odżywki czekoladowej i jakieś 100 g truskawek. A oprócz tego na dzień jutrzejszy akurat mam dzień niski, bo tak jak mówiłem, wychodzę na te zawody z marszu, więc jutro dzień węglowodanowy niski, tylko 2 woreczki na cały dzień, czyli po 50 g ryżu na posiłek. A Paula też sobie przyrządza jakieś tam ciasteczka czy omleciki. A ja myję. A tata myje. Zmywarka. Tak. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy już z kina. Film naprawdę fajny, natomiast wróciliśmy po godzinie 11, więc czekał mnie szybki prysznic. No i teraz czas na pierwszą warstwę, którą właśnie tato mi kładzie. Po pierwszej warstwie będę musiał chwilę wyschnąć. Gdzieś ostatni posiłek już jest prawie 12. Najgorzej jak po nerkach gdzieś się psika, albo tutaj w okolicach brzucha, bo naprawdę ten spray jest dość zimny. I co? Po ostatnim posiłku ubrać się ciepło jeszcze. Oczywiście tak jak mówię, no, te zawody traktuję jako znowu taką jeszcze obycie się dodatkowe ze sceną, natomiast ten stan ważniejszy jest za tydzień, czyli Norwegia. Na nie będę się przygotował na 100%, tutaj wychodzę z marszu, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatnio wyszło dość dobrze, więc mam nadzieję, że tym razem też będzie dobrze. Weryfikacje zaczynają się o godzinie bodajże 9 do godziny 10.30, natomiast start albo
Coś takiego, albo start tak o godzinie 11 lub 12, więc myślę, że pójdą dość sprawnie, tym bardziej, że nie ma kategorii fitness plażowej, która zazwyczaj troszkę przedłużała. Dobra, ja już muszę się rozłączać, ponieważ muszę tutaj współpracować z moim malarzem, więc do zobaczenia już myślę dopiero jutro, chyba że pokażę wam jeszcze co będę jadł, a będzie to ten omlecik, który wcześniej pokazywałem, jak go otworzyłem. No, pokaż. Także widzicie, jak to wygląda. Wałeczek leci, pyk, brązerek, cyk, 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 już jest opalenizna. Polecam na wakacje. Dwa dni będzie ładna. Nie, dłużej. Dwa tygodnie chyba. No, tylko że płaty. Ja mówię ładna. Nie. Że będzie, to będzie. To nie myjcie się. Dobra, zobaczcie, tu jest mój omlet, co prawda. Jestem złą matką. To będzie zaraz jedzone. To takie wyjątkowe dziecko ma wyjątkową duszę. Okej, cała warstwa pierwsza położona. Omlet zjedzony. Trzeba zbierać się powoli do spania. Jutro atakujemy zawody. Także trzymajcie mocno kciuki. Okej, mamy dziś niedzielę, godzinę 7. Idę zjeść śniadanko i zabieramy się za nakładanie drugiej warstwy. Noc była dość spokojna, więc bez żadnych ekscesów. Mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Moja kochana dziewczyna robi mi jajeczniczkę, także jestem jej bardzo wdzięczny. Za chwilę będzie konsumpcja. Dla większości z was pewnie to zwykła jajecznica, natomiast dla mnie to przepyszny poranny posiłek. Co prawda dzisiaj nie dawałem cebulki akurat, bo też nie kupiłem. Znaczy w sumie Paula nie dała, natomiast i tak będzie rewelacyjna. Dobra, czas kłaść drugą warstwę i lecimy na weryfikację. Także zabieramy się do dzieła. Forma jest całkiem dobra jak na wyjście z marszu. Mam nadzieję, że miejsce też będzie dobre. Jesteśmy już po weryfikacji. Waga dzisiaj pokazała 84 z kawałkiem, czyli ta moja 85. To będzie pewnie na najbliższe zawody jakoś bez spinki. Forma jest naprawdę dobra. A tu możecie zobaczyć w tle, jak wygląda scena w Bytowskim Centrum Kultury, gdzie będą się odbywały zawody. Fajnie, bo przynajmniej jak na niewielu zawodach jest przynajmniej podium, które możecie zobaczyć. No a tak naprawdę jest to sala, w której normalnie odbywają się seanse kinowe, w której wczoraj oglądaliśmy tego, Logana. Także już wczoraj tu byliśmy. Ale przynajmniej dużo miejsca. My sobie akurat znaleźliśmy miejscówkę tutaj, gdzie pewnie sobie chwilę zaraz poleżę. Natomiast dobra też widoczność, jeżeli chodzi o zawody, więc prawdopodobnie stąd lub z dołu ktoś będzie nagrywał tam mój występ. Wszystko, mam nadzieję, zobaczycie. No i za chwilę Piotrek ma rundę eliminacyjną. Rozpoczyna praktycznie dzisiejsze zawody. W swojej konkurencji ma ile? Nie wiem. Siedmiu albo ośmiu. Ośmiu zawodników. Także delikatnie się pompujemy. Oliwka już jest. Start zawodów ma być o godzinie 11, czyli chyba za jakieś 5 minut. Jest po 11. Aha. No to już 5 minut po się zaczął. Jesteśmy już na scenie. Mała zmiana planu. Nietypowe pozy. Waldemar Piechota, KPS KIF Violetta Bydgoszcz, numer 46, Paweł Jędras, Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów, numer 47, Marcin Wcisła, TKKF Koros Ustka, z numerem 48, Piotr Porecki, KS Olim Zabrze, z numerem 49, Sławomir Szafrański, TKKF Koros Ustka, z numerem 50, Rafał Miszkiewicz, Pacho Lublin, i 51 numer, Rafał Zbycharski, KS Bodyline Group Łódź. Uwaga, wybuchy wykonają cztery pozy. Proszę, bicepsy. Thank you.
Dziękuję. Klatka piersiowa, papier. Dziękuję. Proszę tyłem, bicepsy. I proszę Państwa, jak najbardziej wskazany jest doping. Dziękuję. Proszę przodem, mięśnie grupa. Dziękuję. 48. 49. 50. 46. 51. 50. Wykonamy 7+. Proszę. Bicepsy. Dziękuję. Najszersze drzwi tu. Dziękuję. Klatka piersiowa, bokiem. Dziękuję. Proszę tyłem. Bicepsy. Dziękuję. Najszersze drzwi tu. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję. Proszę przodem. Mięsień brzucha. Dobra, moi drodzy, za niedługo zbliża się finał, czyli to znaczy, że dostałem się dalej. To na finał załadujemy przed treningiem, tak żeby jeszcze pompa była lepsza i żeby postarać się wyglądać jeszcze lepiej. O kurde, gdzieś mi wciągnie nogę. Dobra, zbliżamy tak w takim razie. Dziękuję. Proszę, jeszcze dwa. To jest uniwersalna miarka. Zostaw miłeczkę. Dobra. Dziękuję. A ty podobno kawy nie pijesz. No nie piję. A masz kubeczek z kawą. A to kubeczek. Dobra. Dziękuję. Serduszka? No chciałam, ale tam już nic nie ma. Jest. Proszę zobaczcie, żeby nie było. Łyczek. Dobra. Powoli lecimy się pompować. Bo za jakieś pół godziny moje wyjście. We'll be right back.
najlepszym. Najlepszym w kategorii mężczyzn do 90 kg został reprezentant Olimpa Zabrze Piotr Borecki. Rafał Skrzyżalski, Sławomir Szafrański, Rafał Miśkiewicz, Paweł Jędrak i Waldemar Piechota. Najlepsza szóstka na dzisiejszego. Teraz na spokojnie, bo chcieliśmy się szybko zebrać. Mogę Was poinformować oficjalnie, że udało się wygrać swoją kategorię do 90 kg i kategorię Open, czyli ze zwycięzcami poszczególnych kategorii. A takim checkpointem w drodze do Piotrkowa Trybunalskiego jest McDonald's. Ja oczywiście nic nie jem, bo niedługo start. Ja też nie. Kolejny za tydzień, a tutaj... No, tato akurat nic nie wziął. Nie, miałeś tam, no jakieś opakowanie po McFlurry, tak ci tam, no Konrad jakiegoś sałatka Cezar czy coś w tym stylu. Natomiast Paula zamawia sobie kawę, a tu jej posiłek, także też nie pozwala sobie już na takie odstępstwa. Dobra, jesteśmy już z powrotem w domu Konrada i jego mama zrobiła przecudowne ciasto i to będzie jedna z moich nagród dzisiaj i ostatnia. Na pewno poleci sernik, a tu mamy też szarlotkę, więc też chyba ją kawałek spróbuję. Także zabieramy się do konsumpcji. Znaczy tata już się zabrał, no nie poczekał nawet.